witam w kolejnej miesiączce. Za chwilę standardowo poleje się krew. Ale krew to w piłce nożnej jest to, co lubimy najbardziej. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego dzieła wpadniecie w taką euforię, co najmniej taką euforię, jak zawodnik Wisły Zakroczym po tej bramce. To jest 10. jubileuszowe wydanie programu, no i trzeba to jakoś uczcić. Tak więc w odróżnieniu od poprzednich odcinków, w tym nie będzie absolutnie nic ciekawego. Nie przygotowaliśmy żadnej specjalnej oprawy. Gdzie mi tu z tą oprawą? No, miało być bez oprawy, to będzie bez. No. Zapraszam na kartofliskowe podsumowanie maja. A zacznę naprawdę z grubej rury. Zacznę od mistrzostw. Byłem bowiem na finale i meczu o trzecie miejsce akademickich mistrzostw Polski. Są to rozgrywki, w których startują polskie szkoły wyższe. Taki turniej to po prostu turniej marzenie. Mecz finałowy został zaplanowany na środę, na godzinę 9, ale nie wieczorem, tylko rano. I wreszcie mogłem być na meczu sam. Jakoś tak na całym świecie przyjęło się, że mecze piłkarskie to trwają 90 minut. Czasem są dogrywki, rzuty karne, jak trzeba wyłonić zwycięzcę. Ale polscy studenci wpadli na genialny pomysł, że skoro są mecze, w których jest duże prawdopodobieństwo, że to spotkanie zakończy się dogrywką albo rzutami karnymi, no to po co rozgrywać mecz i dogrywkę? Przecież można od razu zagrać rzuty karne. No i tak właśnie zrobili. Ja uważam, że to świetny pomysł, bo oba mecze i o pierwsze i o trzecie miejsce łącznie trwały może 13-14 minut, a było w nich miejsce na wszystko. Na ładne bramki, kilka pudeł też tam takich drobnych się trafiło. Były emocje i okazje do celebracji. Najpierw po bramkach. A później ten szał radości po wygraniu turnieju. Malina. Można? Można. A na Mistrzostwach Świata Brazylii, proszę bardzo, pierdolą się te całe 90 minut, później dojdą pewnie jakieś dogrywki, karne, bez sensu. Pora na kolejny finał. Finał Pucharu Watykanu, tam również atmosfera była iście mistrzowska. I na boisku, i na trybunach seminarzyści i księża ze szkół papieskich. No i oni zdecydowali się przeprowadzić pewien eksperyment. Czy na meczach piłkarskich można bawić się bez pirotechniki? No i doszli do oczywistego wniosku. Nichujaszka. No i sprawdziła się ta stara watykańska zasada, że bez kiboli nie ma goli. Tak strzela się w Pucharze Watykanu. Powróćmy na trybuny. Teraz prezentacja możliwości kibiców drużyny, mojej ulubionej drużyny z tego pucharu. Warto śledzić kibiców w Pucharze Watykanu, warto śledzić również rozwiązania boiskowe. Ja podpatrzyłem dwie nowinki. Jedną z nich jest wybijanie stałych fragmentów gry. Na przykład piątek. Jeżeli wybijasz piątkę spod bramki, to najlepiej to zrobić o... tak szczuba. Piłka wtedy porusza się naprawdę z piorunującą prędkością. Gra jest szybka, miła dla oka.
No niestety nie najlepiej ma bramkarz, bo żeby to wszystko opanować, no to musi jakieś wspomagacze mieć. Dlatego niektórzy golkiperzy grają w okularach. A w Polsce zawodnicy grają najczęściej bez okularów i dlatego bardzo często dochodzi do takich przypadkowych interwencji jak ta. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten nowy golkiper. Chyba ma duże szanse. Jestem przekonany, że gdyby ten obrońca Korony Warszawa w tej sytuacji miał na sobie okulary, to czułby się zdecydowanie bardziej komfortowo. Kolejna boiskowa anomalia, mimo że zawodnik Milanu, Milanówek grał bez okularów, to udało mu się trafić pięknym, mierzonym strzałem prosto w okno. No takie rzeczy to jest kwestia tylko i wyłącznie wyćwiczenia na treningach, no bo jak inaczej? I to nie była jedyna sytuacja, w której zawodnik Milanu strzela prosto w okno. Popatrzcie na ten strzał. I skoro strzały w okno to jest taka normalka, no to zobaczmy chociaż jeden strzał nieco powyżej okna. Pora na kilka kontrowersji. Czy w tej sytuacji powinien być rzut karny? No masz, nie mam nagrywa. On się wyłożył. Powinien dostać nagrodę, kurwa, za to. No sędzia, o dziwo, karnego w tej sytuacji nie podyktował. Kolejna kontrowersja. Czy to aby na pewno było celowe zagranie ręką? No oczywiście, że tak. Karny jak najbardziej słuszny. A teraz zastanówmy się nad spalonym. Był czy nie było? Bo chyba i sędziowie, i zawodnik nie wiedzieli za bardzo. Wiesz, kto wie, no jakby wiesz. Jakby dał znać tydzień. Daj, kurwa! No i ostatnia kontrowersja, derby Mazowia-Kałuszyn. Czy za to zagranie należała się kartka? Sędzia pokazał za to czerwoną kartkę. Nie docenił w żaden sposób kreatywności zawodnika z Kałuszyna, ale pomysłowość tego gracza docenili kibice, którzy podziękowali swemu zawodnikowi za to zagranie. Ja w ogóle uważam, że to jest świetny pomysł, jeżeli zawodnik, który dostanie czerwoną kartkę, schodzi z boiska, to jeszcze ma szansę przybijać z kibicami piątki. No i kończymy to słodkie pierdzenie. Może i było nudno, ale cóż, no, na kartofiskach nikt nigdy laski nikomu robić nie będzie. Do widzenia.